aż dojdzie do siebie. No, wiem, że on jest bardzo niecierpliwy i chciałby od razu efektów, ale nie zawsze to idzie jakby w parze z tym wszystkim. I dlatego no, musi robić wszystko w tym kierunku, żeby się udało. Żeby nawet sam do siebie nie miał jakichś tam pretensji, że się poddał za wcześnie. Maciek nam wystrzelił tutaj, ale... No, Maciek latem zawsze skacze, także my jesteśmy taki trochę tak pozytywnie nastawieni przed zimą, bo mamy nadzieję, że w końcu Maciek to, co skacze latem, przeniesie na zimę. I oby się tak stało, no ta zima zawsze jest troszkę inna. No, niektórzy zawodnicy, dla niektórych nie ma żadnej różnicy, czy to jest zima, czy to jest lato. Dla niektórych to jest bardzo duża różnica i czasem latem nie skaczą w ogóle, a zimą skaczą super. W przypadku Maćka właśnie na odwrót zawsze było, że latem skakał dobrze, a zimą gorzej. Mam nadzieję, że po zmianie teraz trenera to się odmieni i on będzie jednym z tych zawodników, dla których nie ma to znaczenia, czy to jest lato, czy zima. Dalej jest pan blisko kadry, rozmawia z zawodnikami, rozmawia z ludźmi ze sztabu. Atmosfera zupełnie inna niż... Na pewno, choćby jest dlatego, że no, jednak było widać, że są jakieś problemy w zeszłej zimy i ten problem jakby został, wydaje mi się, rozwiązany. Przyszła nowa krew na pewno, to jest duża zmiana. Dla mnie to jest cieszące, jak mogę cokolwiek pomóc i z chłopakami normalnie porozmawiać, z trenerami i cieszy mnie to, że zawsze to jest dobrze odbierane, bo to mi też dodaje skrzydeł i napędza, że jednak gdzieś tam to moje słowo się liczy i zawsze jak tylko jakiej rady udzielę, to jest pozytywnie odbierane i to mnie cieszy, bo skoki zawsze będą w moim sercu, pozostaną, bo jednak to był sport taki, który towarzyszył mi od dzieciństwa i pewnie będzie towarzyszył do końca. Stefan Horngacher nie ma nic przeciwko temu, jeżeli pan tam czasami coś potrzepnie? Nie, ja ze Stefanem sporo też rozmawiam, jak tylko mogę i nawet on sam czasem gdzieś tam coś mi mówi, w czym jaki problem tkwi i tak dalej. Jeszcze zauważyłem jedno, że niektórzy zawodnicy trochę mają taki dystans do Stefana, że często boją się podejść do niego i porozmawiać szczerze o swoich problemach, a trener to też powinien być troszkę takim psychologiem i trzeba się mu często zwierzać z różnych problemów. Nie mówię tutaj o rodzinnych czasem problemach, tylko raczej o takich właśnie, że na skoczni, że gdzieś tam coś mu dokucza i coś mu nie pasuje na przykład w metodach szkolenia tego trenera, to trzeba otwarcie rozmawiać o tym, że powiedzieć to i to mi nie pasuje i to bardzo dużo zależy od trenera, czy da się przekonać do tego, czy będzie tkwił jakby w swoim, że tak musisz to zrobić. Takim przykładem był Hanu Lepisto, gdzie zawsze jak coś powiedział, to musiało tak być zrobione, ale gdy po długim przekonywaniu gdzieś tam potrafiłem swoje argumenty przedstawić, to zawsze się na to zgadzał. Czyli ciężkie zadanie przed Piotrkiem, ale... No to nie, myślę, że nie tylko przed Piotrkiem, dlatego że widzę, że to nie tylko Piotrek gdzieś tam ma problemy, bo duże zmiany nastąpiły, ale no jest trochę inny ten system przygotowawczy i inny system odbicia, więc dlatego nie każdemu może to pasować, ale tak jak mówię, muszą otwarcie rozmawiać o tym chłopaki. Chłopacy właśnie pokazali, że potrafią się zmotywować po wczorajszym słabszym występie i dzisiaj odpalili. Znaczy to tak dużo elementów i tak dużo czynników na to wpływa, że trudno jest powiedzieć, że akurat zmotywować, a że wczoraj nie byli zmotywowani. Ja myślę, że byli wczoraj bardzo mocno zmotywowani, bo to się wydaje, ale w drużynie człowiek się jeszcze bardziej motywuje. I też w drużynie skacze bardziej na luzie, bo jest to zależne od czterech zawodników, a nie od ciebie jednego i tylko na ciebie jest stawiane. Więc to jest tak, że oni na pewno się starali. Wczoraj był trochę gorszy dzień, no i ze szczęściem i z warunkami i na pewno to, że wielu z tych zawodników właśnie później po konkursie mówiło, że czuło się tak trochę jakby nie do końca, nie że pewnie, ale nawet trochę zmęczonym. Ale oni mają być prawo w tym momencie zmęczeni, bo wykonują duży trening i ten trening ma procentować przede wszystkim zimą. Klement zastąpił Piotrka, a pojawił się jeszcze Janek Ziobro. Czy to jest taka dobra rywalizacja pomiędzy kadrą A i B? Jak najbardziej, ale to myślę, że to nie do końca jest rywalizacja, dlatego że oni teraz trenują bardzo dużo wspólnie i to, że czasem muszą się rozłączyć, bo jadą jedni na Puchar Świata, jedni na Puchar Kontynentalny czy FIS Cup, to wcale nie jest tak, że oni robią coś innego. Cieszy mnie to, że oni teraz współpracują, robią taki sam program szkoleniowy, współpracują z tymi samymi osobami i to, że często gdzieś tam potrafią wymienić tych zawodników z A, przejdą do B, z B do A, to tylko jest pozytywnie, bo
przez to, że wspólnie trenują, nie ma takich problemów, że później ktoś przychodzi z A czy z B do innej kadry i naraz jest, no tak, ty trenowałeś inaczej, to musisz teraz inaczej do tego podejść i tak dalej. Tylko widać, że to przechodzi bardzo płynnie. Mają skocznie w Wiśle, mają skocznie w Szczyrku, ale problem jest z Zakopanem, jak pan do tego wszystkiego podchodzi, bo to jest coraz bardziej niebezpieczne. Znaczy ja myślę, że Zakopane sobie poradzi z tym wszystkim. No to jest kolebka sportów zimowych i pewnie tak pozostanie. I mi się nawet czasem przykro robi, że tam ten sport jednak jest tak trochę w tym momencie, no nie może zapomniany, ale no taki na trochę takim rozdrożu. Nie wiadomo jak to ugryźć, jak do tego podejść. Na pewno sama Wisła ma takie szczęście, że obiekty należą do Związku Narciarskiego, jest dużo łatwiej. Jednak każde instytucje, tak jak jest COS, to już są pewne zawsze utrudnienia, dlatego że nie zawsze dyrektorowie czy zarządcy są w stanie się dogadać. I dlatego no, są różne problemy, no, ale też wiemy, że przebudowa skoczni nie do końca jest to z winy COS-u, bo jest taka sytuacja, że taki budżet został na to wygenerowany, a ta kwota naraz wykonawcy podnieśli ją dwukrotnie, więc no, to jest wręcz nierealne. To jeszcze może pytanie o żółtą koszulkę, bo Maciek Kodion teraz nosi i jakie to jest uczucie, jak pan to wspomina? Mnie cieszy jedno, że Maciek fajnie to podsumował, bo Maciek powiedział tak, że chciałby się przyzwyczaić w lecie do tej koszulki, żeby móc z nią mieć równie z zimą. I to jest fajne podejście i cieszę się, że tak do tego podchodzi. Bo jednak ta żółta koszulka czasem gdzieś tam potrafi psikusa sprawić. Nie każdy jest w stanie udźwignąć tę rolę. Ale Maciek wywalczył ją w Kurszawel, tutaj ją utrzymał i to myślę, że to jest jeden z takich pierwszych kroków do tego, żeby się jak najwięcej do tej koszulki przyzwyczaić. Wie pan, że ta współpraca trenera Honka teraz z klubami i z tymi niższymi szczeblami układa się? Nie wiem, jak jest z klubami. Wiem, że w kadrach jest ok. Nawet jeśli chodzi o juniorów, o B kadrę, o A kadrę, ta współpraca cały czas jest nawiązywana, cały czas są jakieś spotkania, gdzie oni dyskutują, w jakiej kto jest sytuacji, w jakiej kto jest formie, jak przyjmuje również obciążenia teraz, które są im nadawane przed zimą. Nie wiem, jak jest z klubami. Z klubami jest dosyć ciężka sytuacja, dlatego że to jest tak, że zazwyczaj jest, że narzekają, że nie ma takiej współpracy, a jak dochodzi do takiej współpracy, to często ci trenerzy wręcz jej nie chcą. I tutaj na pewno trochę też rola Polskiego Związku Narciarskiego, żeby trochę wręcz wymusić na tych klubach, żeby one jednak współpracowały, bo w tym momencie to jest numer jeden. Jest trener kadry narodowej i powinny te kluby też się do tego jakby troszkę dostosowywać i mieć chęć wyciągnięcia jak najwięcej doświadczenia. Zdecydowanie trudniej jest z tymi starszymi trenerami, którzy mają jakby gdzieś tam swoje metody i zakorzenione pewne metody od prapradziejów. I później jak przychodzi do takich konfrontacji i przekazania im nowych metod, no to z oporem to gdzieś tam wchodzi. Więc ja moim marzeniem by było jednak, żeby ta współpraca na takim szczeblu również była. Bo nie wyobrażam sobie, gdybym miał być trenerem, żebym nie chciał korzystać z takich udogodnień i takich szans. Widać już takiego trochę austriacko-niemieckiego stylu u naszych zawodników? Czy jeszcze nie? Myślę, że widać. Widać to po stylu samego odbicia. Stylu lotu nikt nie zmieni, dlatego że ci zawodnicy już gdzieś tam to mają zakodowane w głowie i tego jest ciężko zmienić, ale sam styl odbicia to widać, że jest to zupełnie inaczej, jak było do tej pory robione. Oczywiście to nie jest też tak, że każdemu to spasuje i tutaj naprawdę wielka rola Stefana i wszystkich trenerów kadr, żeby potrafili przede wszystkim rozmawiać. Jeśli komuś nie pasuje, spróbować dobrać tak, żeby to było najbardziej optymalne. Podobno Tchan Lepic to kiedyś jak przychodził, odrzucił wszystko co skomplikowane, zostawił wszystko co proste i to zaczęło działać. No Hanu miał takie podejście, że trening jest ganz einfach, on to zawsze mówił, nie? Że, czyli to jest bardzo proste. Metod od szkolenia jest bardzo dużo i nie ma złych metod. Jeśli wykonuje się dobrze i poprawnie te ćwiczenia, które są przewidziane dla skoczka narciarskiego, czyli żeby były mięśnie szybkie, jak największy dynamit na progu i na tym to ma polegać. Wykonać ciężką pracę, ale później
zimą, żeby być jak najbardziej w świeżości i żeby ta praca procentowała i potrafiła, żeby ci zawodnicy wytrzymali do samego końca. Więc różne te metody są. Jedni to stawiają bardziej na siłę, jedni stawiają bardziej na dynamikę, na odbicia. Rzadko jest w przypadku skoków bieganie, dlatego że bieganie spowalnia mięsień, więc to nie jest takie trudne, tylko tak jak mówię, trzeba słuchać, trzeba przede wszystkim słuchać i próbować wyciągnąć jak najwięcej z tego, co przynoszą trenerzy, którzy przychodzą z zagranicy. Był wielki znak zapytania, co zrobić, jak Łukasz ogłosił, że odchodzi z Polski. Czy to ma być trener zagraniczny, czy polski? Ja podpowiadałem, że to ma być zagraniczny, dlatego że nasi trenerzy, ci co są obecnie, muszą jeszcze wyciągnąć trochę z tych szkoleń, które są gdzieś tam za granicą, i tych dobrych szkoleń. Stefan był kiedyś w Polsce, zna naszych zawodników, ale też dużo się nauczył. Dosyć długo był asystentem w Niemczech, wie jakie tam są metody, wie jak to wygląda i fajnie, że mamy takiego trenera, który znów coś może przekazać nie tylko naszym chłopakom, ale przede wszystkim trenerom, żeby oni mogli tego doświadczenia nabrać. I tak jak Łukasz po długiej, bo to długa kariera asystenta trenera była, przejął kadrę i 8 lat w zasadzie odnosił sukcesy. A dużo tej siły teraz jest u nas w kadrze? Jak tak? No, rozmawiając z chłopakami, jest trochę inna siła i trochę jej jest. Jest trochę więcej obciążeń, ale to jest też tak, że te obciążenia są naprawdę dozowane bardzo stopniowo, czyli wtedy jak to ma być, to jest, jak wtedy, gdzie mają być lżejsze. Jak rozmawiałem ze Stefanem jeszcze w Planicy, to mówił, że przede wszystkim to ma być tak, że zawodnik musi podchodzić do treningu wypoczęty, żeby wykonać go w 100% prawidłowo i dobrze i być do tego treningu podejść tak, jak się ma. Zawodnicy narzekali w pierwszym etapie szkolenia, że byli bardzo zmęczeni, ale to dlatego, że trochę inaczej wykonywali pewne ćwiczenia. Dzięki.